Gościa wysunął w Kanie Galilejskiej. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Jezus zawsze od początku głoszenia Ewangelii aż po dzisiejsze czasy sam umacnia wiarę swoich uczniów i pragnie, aby chrześcijanie po każdym zawodzie, upadku i zabłądzeniu powracali do pierwotnego ognia wiary, który nie przestanie płonąć w ich duszach. To Jezus posyła uczniom nieustannie Ducha Świętego, który oświeca wnętrze każdego wierzącego człowieka. Wielkim fałszem jest ogłaszanie światu, że chrześcijaństwo to przeżytek, że Kościół należy wstawić do muzeum, a Ewangelię umieścić na archiwalnych półkach. Łukasz, księstwie, przyjdź się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna nad sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Nauka Chrystusa nie jest wcale sentymentalną mrzonką, poezją, którą można traktować jak źródło łez lub pobudkę do tani wzruszeń. Jezus głosi światu nową moralność, przykazanie miłości Boga i bliźniego, wierność głosowi sumienia oraz głęboką kulturę uczciwości, solidarności, pracy. To dzięki moralności chrześcijańskiej zaistniała cała cywilizacja Europy. To dzięki mocnej i stanowczej etyce chrześcijan cywilizacja ta była zdolna do zwycięskiej ekspansji i oddziaływania na wielkie kultury innych kontynentów. I tylko dzięki tej ewangelicznej moralności społeczeństwa Europy mogą myśleć o jakiejkolwiek pewnej przyszłości. Błogosławiony Jan Paweł II stanowczo nakłaniał w swoich pismach do pełnego zachowania Ewangelii życia. Co ja odpowiem dzisiaj? Jaki jest stan mojego życia moralnego? Czy moje sumienie strzeże prawdę? Czy moje serce nie uległo zepsuciu? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i niebie, tak na ziemi. Tajemnica czwarta. Jezus przemienia się wobec swoich uczniów na górze Tabor. Jezus przemienia się wobec Piotra, Jakuba i Jana. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden forusznik na ziemi wybielić nie potrafi. I ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Sam Pan Jezus w 5 rozdziale 1 Mateuszowej w Ewangelii mówił nam, że tylko ludzie czystego serca zdolni są oglądać Boga. Tak więc również tylko ludzie czystego serca mogą poznawać prawdę. Człowiek uwikłany w nieczystość jest jak ślepiec, który porusza się w całkowitych ciemnościach i nie jest zdolny rozpoznać konturów własnego świata. Taki nie wie w końcu, gdzie jest prawda i czy istnieje ona realnie. Nasza epoka dotknięta jest trądem nieczystości, nieskromności, dwuznaczności. Nieczystość obrazów zalewa szczególnie serca współczesnego, młodego pokolenia. Błogosławiony Jan Paweł II w prorockiej wizji oglądał i ogłaszał światu, jak fascynujący jest blask prawdy, zdolny oświecić i wyzwolić serce każdego człowieka. Czy ja dzisiaj jestem wolny od nieczystości? Czy jestem człowiekiem, który chroni swoje serce od nieskromności? Czy moje zmysły są wolne i uporządkowane? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, bo powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje za was wydane. Pan powiedział, że pozostanie z nami aż do końca świata. On będzie mieszkał nie tyle w domu z kamieni i złota, co przede wszystkim we wnętrzu każdego z jego uczniów. Mieszkając zaś w sercach chrześcijan, Jezus wnosi w nas harmonię, piękno, rozum i porządek.
Nasze czasy pełne są skrajności i nierówności myślenia. Skrajne zjawiska w życiu społecznym i politycznym, a nawet skrajności w życiu duchowym, ludzi wierzących. Mogą męczyć i zniechęcać tych, którzy poszukują sensu. Chrześcijaństwo to jednak harmonia rozumu i wiary, a nie dziwna dewocja lub skrajna, sensacyjna, emocjonalna nauka duchowa. Błogosławiony Jan Paweł II był wielkim przedstawicielem nierozerwalnego przymierza wiary i rozumu. Czy ja patrzę na świat obiektywnie, krytycznie, w sposób myślący i trzeźwy? Czy nie ulegam płytkiej naiwności? Czy moje życie wiary nie jest jedynie tanią egzaltacją lub nawiedzoną dewocją? Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.